Witam. Nie wiem, co wy robicie ze swoimi oszczędnościami, ale dzisiaj ze mną jest pieniężny potwór, który chętnie się nimi zajmie. Tak zastanawiam się, czy takie oto stworzenie jest takim wiarygodnym, takim bezpiecznym opiekunem pieniędzy. No wygląda dosyć groźnie. Chodź o tu malunki. Chodź. O, przyjrzyjcie się mu. Rusza uszami, rusza jednym okiem. Uwielbiam papierki, im większe, tym lepsze. Mówi bardzo różne rzeczy. Ty nie lubisz już Szarłoczka? Lubię cię bardzo, jesteś bardzo sympatyczny, ale jeśli macie troszkę monet, on się nimi chętnie zaopiekuje. Zobaczcie. To jest takie dobre. Lubi to. To jest fajne, dawaj więcej. No dobra. No, przepraszam. To jest takie dobre. Lubisz to. O, jest fajne, dawaj więcej. Łakomcu. Money, w troszku mamy, la. Nie, no trochę jest niekulturalny, ale z jednej strony... Jestem wciąż głodny. No, momencik. Z jednej strony może bezpiecznie trzymać u kogoś takiego pieniądze, bo w sumie nikt wam ich nie podbierze. Wygląda przerażająco. To jest takie dobre. Lubi to. Wcina. Ale wyobraźcie sobie, proszę cię, najciekawszą rzeczą jest to, że zjada również banknoty. Zobaczcie. No i co? Dziękuję, a przez smaczny posiłek. Zjadł banknoty. No i tak to... Nie, no po prostu straszny, po prostu jesteś strasznym zielonym... Potwornym potworem, się nie słucha, co się do niego mówi. A słuchajcie, jeśli będę chciała zabrać mu to, co włożyłam, te oszczędności, to posłuchajcie. No i jest afera. Czekajcie. Zobaczcie jeszcze. No, to co, chciałbyś coś zjeść? A może jeszcze czekać, coś wyjmę? Więc chcę mieć to, co już zjadł, jeszcze raz. No dobra, coś tam... To jest takie dobre. Coś tam ci dam. No, proszę, banknocik. Nie niszczy banknotów, bo one delikatnie w tym brzuszku się znajdują, zachowuj się. No myślę, że zabawy jest sporo i jakby... Strasznie jesteś nieokrzesany. I karmienie takiego potwora będzie z tym na pewno dużo zabawy, a myślę, że dzięki temu więcej zaoszczędzicie, bo jak będziecie próbowali mu z brzuszka wyciągnąć pieniądze, będzie wielka afera. No to tyle. To pała, komczuszku. Pa, pa. Hej.